przed nami mecz Woleja z Tęczą Krosno, ale już możemy pochwalić się tytułem. Tak, wczoraj wygrywając z Gorzowem 2-0 zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce w województwie i awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Proszę powiedzieć, czy ciężka to była droga, żeby właśnie dotrzeć do Mistrzów Województwa? Znaczy, no nie chwaląc się, nie. Niestety, ja żałuję generalnie, bo im bardziej wymagający przeciwnicy, tym później lepszy zespół awansuje. A w tym momencie no ten poziom w tym roku Ligi Młodzików nie był zbyt wysoki. No i generalnie myśmy chyba jednego seta tylko stracili w tych rozgrywkach do tej pory. Także no dosyć łatwo było, ale no, mogę powiedzieć, że nie jesteśmy na tyle ograni, tak jak w zeszłym roku, żeby w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski myśleć o awansie. No, dlatego jeździmy też na turnieje ogólnopolskie i tam się mierzymy z innymi zespołami, a tutaj w tej lidze niestety nie ograliśmy się tak, jakbym chciał. Miejmy nadzieję, że treningi pomogą w osiągnięciu celu. Może pochwalmy się także jeszcze innymi osiągnięciami Woleja, bo praktycznie Gubin może się pochwalić teraz trzema mistrzami województwa, tak? Tak, zdobyliśmy koronę. Nie wiem, czy to jest po raz pierwszy w historii gubińskiej siatkówki Woleja na pewno, że wygraliśmy w trzech kategoriach wiekowych. No, oby to miało przełożenie jeszcze później na awans na wyższy szczebel. No, w każdym bądź razie widać, że praca idzie w dobrym kierunku i że efekty tej pracy no, są widoczne. W jaki sposób można by zachęcić młodzież, aby właśnie brała czynny udział w tym sporcie, przepięknym sporcie, żeby przychodziła, zapisywała się i, no i przede wszystkim zwyciężała? Organizujemy różnego rodzaju turnieje, na które zapraszamy właśnie szkoły podstawowe. No, myślę, że akurat w szkołach podstawowych jest to dosyć rozpowszechnione. Siatkówka jest dosyć popularna. Nawiązujemy też kontakty. Ostatnio spotkaliśmy grupę z Drezna, która chce z nami nawiązać kontakt i myślę, że takie międzynarodowe kontakty też będą zachęcały młodzież do tego, żeby grać też w siatkówkę. No i mam nadzieję, że powoli zaczniemy się przymierzać do drugiej ligi. Myślę, że jak będzie można oglądać siatkówkę na wyższym poziomie, to jakoś będzie zachęcało te dzieci właśnie do uprawiania tego sportu. W takim razie nie wiem, jakie jest powiedzenie. Narciarzom życzy się połamania nóg, biegaczom tak samo. Co życzy się siatkarzom? Ja też nie wiem, tak prawdę mówiąc. Nie no. W takim razie życzę samych sukcesów. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.